Witamy, witamy. Banda, przywitajcie się. Nie ma szans dzisiaj z nami. Nie mam szans. Może byśmy depli w kupę. Aha, no to super, wspaniale. Jest Maciek, jest Florian, jest właściciel pola. Także lecimy. Lecimy, jest świeżo przeorane dwa dni temu. Za rowkiem. Także zobaczymy, co wyjdzie. Po wczorajszym... Uważaj, kupa. Byśmy już zdepli w nią, także ty już nie depłaś. Dzięki. Po wczorajszym niepowodzeniu to... No dzisiaj to... Choćby 5 fenoli wyszło, to będę się cieszył. Do pierwszego fajnego. Ochrzcisz padalek? Nie, ja już depłam. Kupa już mam. Będzie sam ten. Aha, kopał. Sam będzie kopał. Sam będzie kopał. A jak będzie sam kopał, to może. Tylko monety będą śmierdziały. O, sam był teraz sadził. Ojej. Zagadałem się z właścicielem pola. Ci już wystartowali, no na szczęście. Już odpalam. Na szczęście jeszcze nie ma monetki. Jest monetka? Nie. Nie ma, także lecę do pierwszego fajnego. Maciek wygrał złotówką. Konkurs na pierwszą monetkę. Ola ma grosz. A mi się udało coś wytargać, jeszcze jest w grudce. O, tutaj widać rancik. Ho, ho, ho. Mam złotą monetę na starcie. Nie, dziesiątka Adolfowa, ale w pięknym stanie. W pięknym stanie. Mennica J. Idę pokazać właścicielowi. Widzi pan, jest na starcie złota monetka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak złoto, prawda? Dziesiątka Adolfowa. 38 rok. No i ładny stan, nie? No. Bo one są z alu brązu. No i na samym początku. No, tylko odpaliłem sprzęt. No. Źle się chodzi, świeżo zaorane. Już lecę, lecę. Nie jest, Roberto. Jeszcze raz powiedz. Powiem ci, że nie wiem, co to jest. O ja pierdziele, to jest srebro na bank. Ale co to jest, powiedz mi? Co to jest za moneta? Poczeka dużo, ja nie wiem. 1600 coś. Coś, no ale co to jest? Nie wiem, co to jest. Ja też nie powiem, co to jest. Czekajcie, złapię ostrość. Wiem, że to biło na 92. Ale moneta. Ja nie wiem, dzielę. Nie wiem, co to jest. To jest jak 15 krajcarów. Ale powiem czekajcie, ci, że delikatnie to... wyliżę. Co z tym śmiesznego? Nic, nic, lizę. Co ty, to jest stare jak świat. Ja wiem, że to jest stare jak świat, ale to mówię, że ten tył tak... 1600 któryś rok. Tutaj doczyściłem, dolizałem. Jest 24, czyli będzie 24 krajcary. Widać po piersie jakiegoś króla tutaj tą, no. ten jego, jak to się nazywa, na szyi? Fachowo? Nie wiem. Nie wiem. Im końcówka tutaj. Po orzełku jest to śląska moneta, 1600 któryś rok. 1600 dalej nie widać. No, także w domu coś tam jeszcze się dopieści delikatnie. Ale fancik. Jest fancik. Mistrz, super, kurde. Normalnie nie wiedziałem, że takie monety fajna, są u nas. Gruba, fajna moneta. No, szkoda, że jest trochę obgryziona. No, cieszę się, że jej nie przełożyłam szpadelkiem. Mhm, to niech ona się cieszy. Ona i tak już była, wiesz, kilka razy przeorana. O, kilkaset razy. Lecę dalej, bo mam akurat sygnał koło ścieżki młodych, nie? Jak szli i zobaczymy, co tam u nich na ich ścieżce wytargałem. Teraz ja mam sygnał 90. No niestety, moje szczęście tak wygląda. Żarówka. Czuję się oświecony.
Czekaj, skupi. No, to jest, wiesz, jakie 50. Takie RFN-owskie. Ale 1950, także kilka latek ma. No. Brawo ty. Brawo ja. Piękny sygnał był i co? I guzik. Ale z łóżkiem liczy się. Ja mam dwa guziki. Chcę sobie wyobrazić, co to było. A to jest sreberko? No ja nie wiem, co to jest. A na łapie? Nie, to jest lekkie. A Meliniu? Tak mi się wydaje. Nie, to było 85. Będzie aluminium. Ale... No, tylko sobie możesz wyobrazić, co to jest. Starte na maksa. No. Pewnie 50 20 groszy. Możliwe. Ja mam dwa guziki i łuskę z Mausera. Wstyd pokazywać. Ja mam dwa grosze, ale... teraźniejsze i grosz. A, ty, no już, i ty, ten... już, ty już wygrałaś dzisiaj. Najstarszą swoją monetę w życiu trafiłaś. To jest ołów do produkcji kul muszkietowych. No, ale takiego dużego jeszcze nie wykopałam. Ktoś go gryzał. Może ktoś zrobił gryzaczek dla pieska. To, do pieska. Pies, nie wiem. No. Pies nie taki głupi, żeby ołów gryzać. A to ciężkie. No to sobie noś. To w łeb, to... Tutaj ładnie kopnąłem. I z tej grudki mamy kolejnego chyba Weimarka. Piąteczkę. No i już jest super. Następna w pięknym stanie monetka. Mennica. Jak z klaserka. Pięknie. Się dzisiaj złoto sypie. Co tam, młodzieży? Co tam? Co to? Jurajska? A ja mam opolską. Ja mam Polmosa opolska. Wiecie, jak to pachnie? Koszoną trawą. Nie jest to sianko, ale zapach i tak jest super. Adolfik, Adolfik, znalazłam go w ogródku. Guziczek jak brudny. No jak, cesarstwo jest. Widzę. A, jakieś współczesne chyba. Kurde, ciężko powiedzieć. Chyba tak, chyba 5 groszy albo 2. No i guziczek taki płaski. I guziczek. Lipa. Lipa. Ola trafiła przed chwilą, krzyczała, że ma łyżeczkę do kawy. To jeszcze trochę i kawka. I kolejny krążek u mnie. Jeszcze w grudce. Masz majzel? No. Jeruna, synek. Ja mam 10 groszy. 50? Współczesne? Nie, nie. Ale łyżeczkę mam normalnie, tylko ubyć do herbaty. Do kawy, ja już mówiłem, że do kawy łyżeczkę. Dawaj, pokaż. Fajna? No. Ale jaka łyżeczka. O, patrzcie, jaka piękna. Co to ludzie na polu nie gubią? Co
to dziadkowi oddać, bo wiesz. Dziadek pewnie kawę złodzi. No co on napił? Palcem miesza, biedny. Babcia mówi, zgubiłeś? Ostatnia łyżeczka. Tak, zgubiłeś, to teraz mieszaj paluchem. Tak, obracam te 10 groszy teraz. No i powiem wam, ciekawa monetka. To znaczy? To znaczy, no zobacz. Patrz, nie kop. To jest 10 groszy? No, widziałeś? Jakby pomalowana jakoś. No, dziwne. Jakąś farbą chciałem powiedzieć. Mam co, no dawaj. Jurajska. Jurajskiej tutaj jest ogrom. Ja mam chyba z 5 albo 6. Maciek 10, ty jedną. Nie, ja mam więcej. Jeszcze mam winiary. Winiary i polmosów też. To jest kosmos. Pokrętło od lampy naftowej. Słabo dzisiaj z ostrością. Pogoda brzydka. Wiszą te chmury. Ale jest walka. Lecimy dalej. Dzień. No. Co to jest? Jakaś odznaka. No. Pewnie. Albo pinka. Już przeczyścimy. No i trzeba będzie w domu poświęcić chwilę, poszukać, co to jest. Krzyż maltański, chyba rocznik jest 1870. No kurde, powiem ci, Florian, rozwalasz system. Pojechałeś z nami na wykopy, Ola trafiła najstarszą monetę w swoim życiu. Tutaj teraz... Kto to wykopał, ty? Mistrz. Super. To jest znak, że mamy na grzybki jechać. No, to było jechać na grzybki. Nie, ja znalazłam ci taką fajną monetkę, także ja nie żałuję. Jaki ładny podgrzybaczek. Możemy jeszcze teraz po wykopkach pojechać na pół godzinki, nie? Tak, to ciemno będzie, w lesie się zgubimy. Ja mam 8. Dlaczego 8? Masz 10. I nadejszła ta. 9. Nie, nadejszła ta 12, 13. Wielkopomna chwila. Nawet nie liczę. Dzisiaj śmieci ogrom. No ja mam całe skuteczne. Dziadkowi pytałem się, czy chce klucz. Powiedział, że nie chce. Tutaj Maćka. Maciek, opowiadaj, co tu masz. Same współczesne. 50 refenowskich. 2 grosze, 10 groszy. 10, dobra, 10. Dobra, już przestań. No, jakaś oznaka. Tutaj jakąś oznakę, to tam poszukamy w wolnej chwili. No i w sumie nic fajnego. Odznaka u Maćka, fan dnia. U Oli na pewno fantem dnia będzie ten żeton A. No właśnie, żeton A. Nie, łyżeczka. Bo z pola nie wychodzą. Nie, no tutaj jest mega strzał. Coś pięknego. No i moje skromne 7 monetek. Z czego te dwie najfajniejsze. I tak to wygląda. I łyżeczka do kawy. I łyżeczka do kawy. Miałem dziadkowi oddać. No, trzeba i dziadkowi oddać, że mu brakuje do zestaw w zestawie. Żegnamy się. Pozdrawiamy i do następnego. Hejka.